Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Zaczynamy od pierwszej walki. Odbędzie się w formule grapplingowej w kategorii do 71. Mamy też taką nadzieję, że ta edycja będzie najlepsza. Robimy wszystko, żeby tak było, żeby za każdym razem było lepiej, mocniej, bardziej efektowniej. No, mimo perturbacji wielu zamian spowodowanych kontuzjami zawodniczymi, uważamy, że będzie to najmocniejsza gala do tej pory. Mocne akcenty także z naszego regionu, więc no to dopiero doda adrenalinę na trybunach. Tak, jest to na pewno dodatkowy smaczek, 3 zawodników z Kępna, dodatkowo 6 zawodników z Namysłowa, także region jest tutaj dość mocno reprezentowany, a mają przeciwników bardzo, bardzo zacnych. No, sam bywałeś na naszych galach, więc z wypełnieniem sali nie mieliśmy jakichś większych problemów nigdy. Tym razem te bilety zeszły szybciej, jak nam się wydawało. Nie liczyliśmy na taki odzew tej gali. Mocna karta walk, 15 pojedynków, w większości semi-pro, ale też nie zabraknie dawki zawodowej, że tak powiem. Bardzo ciekawe pojedynki młodych, gniewnych, młode wilki. Jest też oczywiście walka kobiet, nasze, że tak powiem, rodzynki. Na pewno kobiety dadzą bardzo fajne widowisko. Jak i kobiety, tak i mężczyźni, liczę na to. Karta walk bardzo starannie dobrana, były małe perypetie związane z tą kartą, ale wszystko na szczęście udało się dowieść na ostatni guzik. Jestem sam z siebie zadowolony, dumny, że udało mi się doprowadzić tą kartę w takiej ilości walk, jaka miała być. Znaczy, no jedna walka wypadła, ale no, przy tym, co się działo w tej karcie, to jest naprawdę wielki wyczyn jak dla mnie. Nasza firma, fabryka Mobilversal, jeżeli tylko mamy możliwość, to udzielamy się wszędzie, gdzie jest tylko to możliwe. Firma bardzo mocno stawia na rozwój młodych ludzi, tak samo jak i naszych pracowników, dlatego gdzie tylko jest możliwość, się pojawiamy. Jeżeli możemy jakąś cegiełkę dołożyć, to jak najbardziej dokładamy. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.